Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, w jaki sposób wypalać w drewnie. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. Najpierw do deski mocuję szablon, by się nie przesuwał. Odrysowuję. Jeśli potraficie dobrze rysować, nie musicie korzystać z szablonu. Teraz wypalam obrys kwiatka. Następnie zaczynam wypełniać pierwszy element. Przesuwam nagrzany grot wzdłuż włókien drewna. Obrys i pierwszy element wypaliłam grotem stożkowym precyzyjnym. Z nim proces wypalania jest dłuższy. Pozostałe elementy wypaliłam grotem lekko zaokrąglonym o większej powierzchni. I tu wypalanie poszło sprawniej i szybciej. Sprawdza się to doskonale przy wypalaniu większych powierzchni, gdzie nie jest aż tak ważna precyzja. Wypróbujcie kilka różnych grotów, by stwierdzić, którym najlepiej Wam się pracuje. I gotowe! Jak widzicie, w taki oto prosty sposób możemy ozdabiać różne drewniane przedmioty. Pierwsze próby z wypalarką nie zawsze są udane, ale pamiętajcie, praktyka czyni mistrza. Zapraszam Was na mój kanał, gdzie znajdziecie poradniki z różnych technik rękodzieła. Na dziś to tyle. Pozdrawiam! Pa, pa!